No i przyjdziemy tutaj do fotela kierowcy z regulacją, dźwignię. Zaczniemy może od tych. Tą dźwignią reguluje się oparcie. Na 1/3 długości mniej więcej łamie się to oparcie. Można sobie go odpowiednio dopasować. Tą dźwignią opuszczamy go całkowicie, przód lub w tył. Poduszki wypychające. Tu akurat widać jest więcej miejsc, że tak powiem, przygotowanych na różne opcje dodatkowe, w zależności od wyposażenia, co się zamówi. Tu mamy regulację wysokości, w górę, w dół. Tu mamy podnoszenie, czyli, że tak powiem, napełnianie układu powietrznego. I tu mamy tak jakby regulację twardości tego zawieszenia, czyli będzie twardo lub miękko fotel unosił się bądź opuszczał w dół. I regulacja wzdłużna siedziska, czyli w ten sposób można przesunąć sobie samo siedzisko. No i wiadomo, w całości fotel, pociągając tą dźwignią do góry, w całości przesuwamy fotel do przodu lub do tyłu. Wejdziemy do środka. Jesteśmy w miejscu, gdzie siedzi kierowca, który ma taki widok mniej więcej tutaj. Kabina Volvo nie jest może zbyt duża. Troszeczkę jest mała, jest ścięta z przodu. Stąd też troszeczkę te schowki nie są aż takie duże. Jest wąska ogólnie ta kabina, wszystko jest takie troszeczkę mniejsze niż w innych ciężarówkach, niż w innych ciągnikach siodłowych, ale kabina Volvo jest moim zdaniem najbardziej komfortową kabiną i najbardziej komfortowym ciągnikiem, którym do tej pory jeździłem. No jeździłem dużą ilością ciężarówek, większością praktycznie ciągników siodłowych europejskich, no i muszę stwierdzić, że jeździło mi się najlepiej Volvem. Ta kierownica jest taka praktycznie, można powiedzieć, jak w osobówce. Wszystko się tak fajnie prowadzi, jest takie, że tak powiem, tak wszystko gładko idzie. Cicho, wyciszona dobrze kabina, także byłem bardzo pozytywnie zaskoczony jazdą tą ciężarówką. Tu mamy kokpit, którym obsługujemy. Szybę przednią, tylnią, lewą i prawą, lusterka, tu mamy taki joystick do obsługi lusterek, ryglowanie drzwi,
Bardzo często się wychodząc z ciężarówki, podchodząc do prawych drzwi, prawe drzwi są zamknięte, wystarczy nacisnąć ten przycisk, nie wchodząc do ciężarówki, żeby otworzyć sobie prawe drzwi. Odgrzewanie lusterek. Tu też regulujemy w ten sposób drzwi, zamykając w ten sposób lub w taki sposób. Schoweczki takie, jakieś rękawiczki czy coś, czy kamizelkę, żeby była pod ręką cały czas. Reflektor roboczy za kabiną, panel sterowania światłami. Postojowe, mijania i tu są bodajże mijania drogowe plus dalekosiężne. Pociągając tą dźwignię do siebie, mamy dodatkowo światła, bo tu trzeba ustawić w pozycji tej lub tej. Już chwileczkę. O, tej pozycji. Tak. Światła tylne, przeciwmgielne. Wciskając, zapalają się również przednie przeciwmgielne. Tym mamy regulację jasności wyświetlacza. Chwileczkę powyłączam to wszystko. Dalej, po drugiej stronie mamy dźwignię hamulca ręcznego plus blokadę hamulca. W momencie, gdy zejdzie na powietrze z układu, włącza się ta blokada i trzeba poczekać, gdy odpalimy ciężarówkę po takim ubytku powietrza, trzeba poczekać chwilę, aż się naładuje ciśnienie powyżej 5 bar i dopiero będzie można wcisnąć ten przycisk i dopiero będziemy mogli ruszyć z miejsca. Jeśli tego nie zrobimy, po prostu nie ruszymy ciężarówką z miejsca. Włącza się blokada. Przycisk włączenia mechanizmu różnicowego. Tym przyciskiem można wyłączyć czujnik ruchu w kabinie. Tu mamy przycisk alarmu napadowego, przycisk ogrzewania postojowego, system kontroli trakcji, z tego co dobrze pamiętam, hold heel tak zwany, czyli pomoc przy ruszaniu na wzniesieniach. Stoimy pod górkę i żeby nam się auto nie cofło, w momencie gdy zwalniamy nogę z hamulca, przeskakujemy na pedał gazu, żeby nam auto nie cofło się, to nas przez chwilę przytrzymuje. Dzięki tej funkcji. Elektroniczny hamulec przy naczepy. Tu mamy cały układ do sterowania klimatyzacją, nawiewami powietrza. Tu jest intensywność nawiewów, oczywiście temperatura, wyłączanie bądź włączanie automatycznej klimatyzacji. Wiadomo, tutaj ustawienia tych nawiewów i tu cyrkulacja powietrza, czyli cały czas obraca się to samo powietrze wewnątrz kabiny. No, to już zawsze oczywiście może być więcej tych przycisków bądź mniej, tutaj brakuje coś, kurczę, to już leciwa ciężarówka, także zawsze coś się może uszkodzić. No, takie schoweczki jakieś na kawkę, na jakiś kubeczek tutaj, uchwyt. Tu mam taką szufladkę wysuwaną. Tam dalej. No i po drugiej stronie taki ten panel troszeczkę ograniczony, tylko odsuwanie szyby. Zresztą po co więcej, jeśli to jest auto przystosowane raczej tylko na pojedynczą obsadę, to nie ma zupełnie sensu nic więcej tam montować.